widzimy domy rzeczywiście takich dużych nazwisk. Bardzo nam zależało na tym, żeby to były osoby znane. Byliśmy u Karoliny Korwin-Piotrowskiej i jej dwóch psów, bo są równorzędnymi mieszkańcami tego domu. Będziemy u Magdy Gessler, będziemy u Marcina Tyszki i to będzie bardzo ciekawy odcinek, dlatego że odwiedziliśmy go jeszcze w trakcie remontu, a potem zobaczymy końcowy, już gotowy dom. Czyli plany zweryfikujemy i zderzymy z rzeczywistością, co z nich tak naprawdę wyszło. Będziemy u Kasi Sokołowskiej, ona mieszka w pięknym wieżowcu w samym centrum Warszawy. Ma potężną kawalerkę, więc jestem też bardzo ciekawa tego domu.